8100 zł za 5 zł bałwanek, specjalna ósemka w dacie 1958. Już Wam tłumaczę, o co chodzi i podaję ceny dla poszczególnych wersji. Oglądajcie do końca. No i cześć, witajcie. Niesamowita kolejna zwyżka cen 8100 zł i tu zaskoczenie, to nie był slab NGC, no moneta była luzem. 5 zł bałwanek 1958 rok, tutaj screen z licytacji dla potwierdzenia, najbardziej wiarygodne są licytacje, gdzie ludzie są zdecydowani zapłacić taką, a taką kwotę. 8100 zł, 18 luty 2022, moneta luzem bez NGC. Warte to jest odnotowania w tym tygodniu licytacji. Słuchajcie, i tutaj dla porównania macie, jak ta ósemka wąska i szeroka wygląda. Także jak macie 1958, to sprawdźcie, czy nie macie właśnie tego bałwanka, gdzie łączny nakład to było 1 328 000 sztuk. Oczywiście podobno ten bałwanek nie był w ogóle w obiegu, aczkolwiek być może ktoś ma przypadkiem taką monetę w domu. Przedostatnio Wam relacjonowałem, że ta moneta 4 lutego 22 sprzedała się za 7600 zł bałwanek. I słuchajcie, wąska taka ósemka, 58 rok, dajemy na awers. I tutaj mamy awers tego rybaka, zauważcie, bardzo ładny i dobry stan, czytelne wszystkie znaki są. I wąska taka ósemka zniszczona, słuchajcie, rybak 58 rok, jeżeli macie nawet zniszczoną wąską ósemkę, to jest 55 zł, gdzie zniszczona, to jest bardzo wytarta, gdzie tutaj brzegi i data jest już prawie że złapana na tym, że ósemka jest od dołu lekko niewidoczna, można tą aukcję znaleźć, 55 zł za taką datę, 58 rok, nawet w stanach zniszczonych. Wąska ósemka natomiast w niczym stanie 2550 zł luzem, bez slabów NGC, gdzie w NGC poszło za 3050 zł. Mieliście tutaj ceny styczeń, luty dla rybaka 2022, przepięknej kultowej monety. I jakie jeszcze daty warto zauważyć i na co zwracać uwagę? I zwracacie uwagę na różnego rodzaju destrukty, gdzie tutaj mamy skrętkę, czyli orzeł odbiega od centryczności monety, od pionu i to już podnosi jego wartość. A więc pion jest tak, a tutaj jest odwrócony. Na co jeszcze zwracać uwagę? Tutaj screen 5 zł 2000, przepraszam, 58, gdzie jest słoneczko tak zwane, trawka i to jest destrukt, gdzie powoduje, że cena jest jego dużo wyższa na zwykłej monecie. Tak jak tutaj, zobaczcie, nie ma tych śladów, nie ma ani ducha, ani niczego, a tam jest i to podnosi cenę. Słuchajcie, dobra, szybciutko, 73 i 71 to również niskie nakłady, 71 najniższy, nie licząc bałwanka, bo nie wiadomo ile go jest, 1 000 000 sztuk nakładu, 71 i tu też musicie, słuchajcie, na te dwie daty zwrócić uwagę. 74 to niestety data mega. No i tak jak mówię, stany ładne i mennicze są w cenie, zniszczone to niestety wartość niewielka. I to było wszystko w kwestii cen. Natomiast ja Was namawiam do zbierania monet, gdzie możecie sobie zakupić takie właśnie holderki na monety, klasery, osobno kartki. Wszystko to pięknie w segregatorze spinane i wszystkie takie rzeczy, słuchajcie, w sklepie Esnumizmatyka na mój kod ZAKAPIO2022. 10% zniżki i możecie sobie zacząć zbierać od najniższych, od najtańszych nominałów. Numizmatyka, jak mówię, powtarzam, zaczyna się dziś. Póki co, link do sklepu w opisie. Trzymajcie się i do następnego. Hej!